Cześć wszystkim, witajcie na kanale Sportowe Historie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o złotym dziecku polskich skoków, Klemensie Murańce. Zapraszam Was do oglądania. Styczeń 2008 roku. Jak co roku w Zakopanem odbywa się Puchar Świata na Wielkiej Krokwi. Dziesiątki tysięcy fanów Adama Małysza zmierza na Puchar Świata w Zakopanem. Niezliczone reklamy umieszczone wzdłuż 102-kilometrowej zakopianki ogłaszają, że oto mamy następcę mistrza. Postać 13-letniego chłopca na natach reklamuje lokalne firmy. Klimek Murańka stał się bohaterem i przedmiotem debaty narodowej. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Steiner, obiecał ojcu chłopca, że jeżeli syn spisze się dobrze podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, pozwoli na jego start Zakopanem. 13-latek warunek wypełnił, ale ówczesny trener kadry, Hanu Lepisto, był przeciwny, by poddawać dzieciaka tak ogromnej presji jak start Zakopanem. Żaden skoczek w jego wieku nie debiutował w Pucharze Świata. Lepisto uważał, że to zdecydowanie za wcześnie. Innego zdania był ojciec Klimka. Zagroził ponoć, że przeniesie się z synem do Czech i Klemens będzie reprezentował ten kraj. Steiner uległ. Mając 13 lat, 4 miesiące i 24 dni, Murańka jako najmłodszy skoczek w historii przystąpił do rywalizacji w Pucharze Świata. Od razu w rodzinnym Zakopanem, przed dziesiątkami tysięcy fanów wierzących, że na ich oczach tworzy się historia. Wszyscy chcieli zobaczyć następcę Małysza. Nikt wtedy nie wierzył w starszych, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żyłę. Rośnie ulepszona wersja Adama Małysza. W grudniu 2007 roku Klimek został wicemistrzem Polski seniorów w konkursie na Wielkiej Krokwi i choć Orzeł z Wisły nie startował, jego następca potwierdził ogromny talent. Przed zawodami Pucharu Świata w Zakopanem podobno Murańka musiał wypić przed skokiem kwalifikacyjnym dużo wody, by osiągnąć odpowiednią wagę. Pewnie to były plotki, ale wynik 88,5 metra był szokujący. Nagle sportowa Polska dostrzegła w Klimku ofiarę pazernego ojca górala, który dla dudków zyskuje zdrowiem dzieciaka. W tej kwestii również wypowiedział się nawet Gregor Schlierenzauer, austriackie cudowne dziecko, które w wieku 17 lat było już w światowej czołówce. Austriak przestrzegał polskich fanów, by dozowali presji dla Murańki, jeśli nie chcą zmarnować mu kariery, a nawet życia. Latem 2012 roku u Murańki wykryto problemy ze wzrokiem, które ponoć ukrywał od jakiegoś czasu, dlatego skakał gorzej. Przeszedł serię operacji. W grudniu zajął 28 pozycję, a więc wywalczył punkty w Pucharze Świata w Engelbergu. W tym samym miejscu za rok uzyska życiowy wynik w Pucharze Świata. Siódme miejsce. Nikt wtedy nawet nie przypuszczał, jak kręta będzie droga Klimka do dorosłości. Bywało różnie. Chłopak zaczął rosnąć, zmieniły się jego parametry fizyczne, a więc i lotne. Skakał w pewnym momencie słabiej, aż dziennik o największym nakładzie w Polsce wydrukował tekst pod kuriozalnym tytułem Murańka się skończył. Kuriozalnym, bo wciąż chodziło przecież o nastolatka. Wielu widziało w Klimku kolejne wcielenie Wojciecha Fortuny, który do ekipy na Igrzyska do Sapporo w 1972 roku został włączony w ostatniej chwili. Trochę na doczepkę. Przywiózł z nich złoty medal, jedyny wtedy dla Polski wywalczony na skoczni. Zimą 2014 roku na konferencję prasową po zawodach Pucharu Świata w Zakopanem przyszedł tłum dziennikarzy. Przede wszystkim dlatego, żeby usłyszeć, czy trener kadry Łukasz Kruczek zabierze na igrzyska w Soczi Murańkę czy Kubackiego. Szkoleniowiec wskazał na tego drugiego. Kruczek wiedział jednak, że analogia między Fortuną i Murańką to wymysł dziennikarzy i kibiców. Na igrzyska ostatecznie pojechał Kubacki, choć nie odegrał w nich potem żadnej roli. Dziś jest jednak skoczkiem wybitnym, trzecim polskim mistrzem świata seniorów i oraz zwycięzcą turnieju czterech skoczni. Tymczasem Murańka od 2015 roku do 2020 roku wywalczył w Pucharze Świata zaledwie 48 punktów. Miał przebłysk na Mistrzostwach Świata w Falun w 2015 roku, gdzie skacząc w drużynie obok Janka Ziobry, Stocha oraz Żyły zdobył brąz. Ziobrę Kruczek nazywał skoczkiem, który potrafił wyskoczyć z portek, co oznaczyło, że ma charakter do walki, ale jego kariera też została złamana, choć Pucharze Świata osiągał znacznie więcej od Klimka.
Tymczasem cierpliwość do Murańki zaczął tracić nawet Apoloniusz Tainer, który długo upierał się, że sukces Klemensa to wyłącznie kwestia czasu. Obecny sezon jest znacznie lepszy. Choć 61 punktów daje Murańcy dopiero 39. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zostawia wiele do życzenia. Wyprzedza go aż 7 Polaków. Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczą, o Stochu, Kubackim, Żyle nawet nie wspominając, bo oni walczą o podium. Rewelacją w ekipie jest młodszy od Klemensa Andrzej Stękała, o którym był poprzedni odcinek. On Willingen wygrał kwalifikację. 29 stycznia 2021 roku Murańkarz szokował nas mocno. Pobił rekord słynnej Milenkow szanse. Lot na 153 metry w kwalifikacjach to był wspaniały wystrzał Klemensa. Przecież z wizytówką Małysza pozostaje odległość 151,5 metra uzyskana na tej skoczni w 2001 roku. Ale jeden skok kwalifikacyjny w Willingen nie przenosi Murańki w inny wymiar. Wciąż może uchodzić za cudowne dziecko, które boleśnie zderzyło się z rzeczywistością na skoczni. Może to będzie jednak impuls dla Klemensa. Czas już najwyższy dla niego. Jeśli nie na sukces, to chociaż sukcesik. Ja również jestem ciekaw waszych opinii na temat Klemensa Murańki. Czy uważacie go naprawdę za cudowne dziecko, czy za zmarnowany talent? Jeżeli będziecie mieli na to ochotę, możecie zostawić komentarz, a ja z miłą chęcią go przeczytam. W takim wypadku dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie zostawić suba oraz łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Na razie!